Witold Ziomek, dzień dobry Państwu. W naszym studiu dzisiaj Karolina Marusińska-Bilbin, radczyni prawna i partnerka w kancelarii KMB. Dzień Legal. Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A rozmawiać będziemy o kredytach inwestowanych w obcych walutach. I co być może Państwa zaskoczy, nie będzie to dotyczyło wyłącznie kredytów frankowych, ale także kredytów indeksowanych na przykład w euro. Coraz częściej mamy do czynienia z tym, że klienci, którzy zaciągnęli zobowiązania w euro, próbują podważać swoją umowę, próbują je unieważniać. Na ile te sytuacje, czyli frankowiczów i eurowiczów, są do siebie podobne? Można powiedzieć, że sytuacja kredytobiorców, którzy zawarli umowę powiązane z walutą euro czy dolarami, jest analogiczna do sytuacji kredytobiorców frankowych, bo de facto większość tych umów, które były zawierane, zawierają analogiczne klauzule, które są niedozwolone. Mhm. Więc takie same prawa przysługują im tak naprawdę. I jakie to klauzule? Czego powinniśmy szukać w swojej umowie kredytów euro, żeby móc go podważyć? Przede wszystkim klauzul przeliczeniowych. Jeżeli mamy klauzule, na podstawie których bank w sposób dowolny, jednostronny mógł przeliczać wysokość zobowiązania kredytobiorcy, to jest wysoka szansa, że taka umowa zawiera klauzule niedozwolone i jest możliwość jej podważenia. Oczywiście w każdym przypadku należy najlepiej skonsultować się z profesjonalnym doradcą, pełnomocnikiem, który będzie w stanie przeanalizować całość tej umowy, zarówno umowę, jak i regulamin, tak, żeby nie okazało się, że w jakimś innym miejscu bank we właściwy sposób uregulował treść tej umowy. Mhm. Na ile pamiętam, raty kredytów zaciąganych w euro nie rosły aż tak drastycznie jak raty kredytów frankowych. Dlaczego ci eurowicze też są w niekorzystnej, nie najlepszej sytuacji? Tak, można powiedzieć, że raty kredytów euro dlatego tak bardzo nie rosły, ponieważ kurs euro tak znacząco nie zmienił się na przestrzeni lat, kiedy te kredyty były wzięte. Natomiast doszło też do zmiany oprocentowania tych kredytów i to spowodowało znacząco wyższe raty, które aktualnie ci kredytobiorcy mają do spłaty. Mhm. Mówimy o tym oprocentowaniu, które wynika z wzrostu stawki WIBOR, która wynika z podniesienia stóp procentowych, tak? Znaczy tak, i tutaj też mówimy o Euroliborze, tak, który do tych umów ma zastosowanie i wzrost tego współczynnika sprawił, że te umowy faktycznie stało się coraz mniej korzystne. A jakich kredytów to dotyczy? Czy to jest ta fala kredytów frankowych, która była zaciągana na początku, w pierwszej dekadzie lat 2000, czy to są też późniejsze zobowiązania? Są też późniejsze. Najczęściej jest tak, że te kredyty frankowe były zawierane do 2009, powiedzmy, roku. Od 2009 roku zaczynają być, powiedzmy, modne, tak? Kredyty zawierane w kredycie w walucie euro bądź dolarach. Do tego stopnia, że część banków proponowało takie kredyty na tych warunkach, które są uznawane za abuzywne, jeszcze w 2012, 13, a nawet w 16, 17 roku w skrajnych przypadkach. Mhm. W jaki sposób to orzecznictwo, które wydaje się dość jednolite, mówimy właśnie tutaj wyroki TSUE czy naszego Sądu Najwyższego w sprawach frankowych, mają znaczenie przy orzekaniu w sprawie kredytów euro? Generalnie mają bardzo duże, ponieważ to orzecznictwo odnosi się do kredytów walutowych. W tym orzecznictwie tak naprawdę nie jest zwracana uwaga na to, w jakiej walucie był zawierany kredyt, ale jakie były klauzule. Więc jeżeli bank zawierał tożsame umowy, to jest na tożsamych warunkach, zarówno dla kredytobiorców, którzy decydowali się na kredyt powiązany z walutą frank, jak i euro czy dolary, to wtedy nie ma żadnego znaczenia, jaka waluta jest wpisana do umowy. Znaczenie ma wyłącznie treść klauzul zawartych w tej umowie. No czyli rozumiem, że warto próbować przynajmniej dokładnie taki kredyt podważać, no bo linia orzecznicza jest jasna i ona się raczej nie zmieni. Natomiast tak jak pan wskazał, ta dużo mniejsza świadomość prawna jest wśród kredytobiorców, którzy zawierali umowy powiązane z euro lub z dolarem, bo dużo mówi się o frankowiczach tak zwanych, tak? Natomiast bardzo niewiele uwagi poświęca się eurowiczom czy dolarowiczom, tak, jeśli można ich tak nazwać. A te osoby mają takie same prawa, dochodzenie swoich roszczeń przed sądem w zasadzie jak kredytobiorcy kredytów frankowych. Co więcej, też niewiele się mówi i oni często nie mają świadomości, jak duże korzyści mogą odnieść, tak, w przypadku unieważnienia takiej umowy kredytowej. Mówi pani, że klienci może są troszeczkę mniej zorientowani w swoich prawach, a na ile zorientowane są banki? Czy docierają do państwa sygnały, że już zaczynają proponować swoim klientom ugody? Powiem panu, że jeszcze w zeszłym roku nie było banku, który by proponował ugody dla kredytobiorców, którzy mieli kredyt zawarty, powiązany z walutą, tak, euro czy dolarem. W tym roku widzimy zmianę. Pojedyncze banki zaczynają oferować te ugody, natomiast te ugody, można powiedzieć, są faktycznie bardzo mało korzystne. Są jakby takie pierwsze, tak, pomysły, pierwsze przecieranie drogi, ale nie jest to tak korzystne jak uzyskanie prawomocnego wyroku. Mhm. Czyli podobnie jak w przypadku kredytów frankowych, lepiej się zdecydować na pozew. Ale skoro już jesteśmy przy ugodach, tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, orzecznictwo w sprawie kredytów frankowych jest już w tej chwili w miarę jednolite i z reguły na korzyść frankowiczów. Czy wiedząc to, banki w tej chwili nadal proponują frankowiczom niekorzystne ugody? To zależy od banku. Można powiedzieć, że w przeważającej mierze te ugody są dużo bardziej korzystne niż te, które były proponowane, powiedzmy, 2 lata temu, czy nawet rok temu. Natomiast te ugody nadal w większości przypadków, nie mówię,
że w każdym, bo są pojedyncze przypadki, gdzie faktycznie bank tą propozycję ugodową przedstawi w sposób faktycznie korzystny dla kredytobiorcy. Natomiast w większości one nie przewidują, nie obejmują tych wszystkich roszczeń, które przysługują kredytobiorcom faktycznie w przypadku wygrania sądem. Na przykład no, mamy takie przypadki naszych klientów, kiedy klient na kilka dni wręcz, tak, przed planowaną rozprawą dostał propozycję ugodową z banku, gdzie bank, co ciekawe, bo kiedyś banki w ogóle nie zwracały żadnych kwot, tylko ewentualnie chciały zerować kredyt. Teraz zdarzają się przypadki, że chcą wypłacić dodatkową kwotę. Bank zaproponował naszym klientom wypłatę 80 tysięcy złotych. No było to dość kuszące, tak? Natomiast już kilka dni po tej propozycji ugodowej, na skutek korzystnego wyroku, który zapadł, klient odzyskał niemalże 3 razy tyle, bo bank sądził mu 220 tysięcy złotych. Więc to pokazuje, że te ugody faktycznie są korzystniejsze, ale one nie są aż tak korzystne, jak te kwoty, które można nadal odzyskać w sądzie. Co z takimi klientami, którzy skusili się na te umowy niekorzystne, nie wiedząc jeszcze tak naprawdę, co można ugrać? Czy mamy tutaj jeszcze jakieś pole do odzyskania części pieniędzy? O ugodach, tak mówimy. Tak, jeżeli tak. Chodzi o ugody, niestety na ten moment orzecznictwo nie jest tutaj korzystne, ponieważ przyjmuje się, ale to też może będzie podlegało zmianom, że osoby, które zawierały te ugody, zostały prawidłowo przez bank pouczone. Na ten moment tego typu jest raczej linia orzecznicza, ponieważ banki w treści ugód wskazują dokładnie, które klauzule są wpisane na listę klauzul abuzywnych, bądź potencjalnie mogą być klauzulami abuzywnymi i wskazują też, jakiego typu roszczenia klienci mogliby w sądzie dochodzić. Więc wydaje się, że tak dokładne pouczenie tych klientów jest traktowane przez sądy jako wystarczające, aby uznać, że no, klient widział, co robił. Natomiast no, w skrajnie niekorzystnych sytuacjach są osoby, które zdecydowały się na zawarcie tych ugód kilka lat temu, na początku, kiedy banki je proponowały, ponieważ wtedy te osoby były skuszone tym, że ich rata spadnie, tak? O kilkaset złotych miesięcznie. Natomiast z uwagi na wzrost, te osoby, jakby, zawierając ugodę, godziły się na to, aby ich kredyt był przewalutowany na złotówki. I niestety na skutek wzrostu oprocentowania dla kredytów złotówkowych, ich raty znacząco wzrosły i w chwili obecnej skarżą nam się, że spłacają raty wyższe niż w kredytach frankowych. No tak, i nie bardzo jest możliwość wyjścia na ten moment nie bardzo, niestety nie. A co z osobami, które też nie wiedząc za bardzo jeszcze, jak się poruszać w tej rzeczywistości sądowej, która jeszcze przed orzeczeniami TSUE i Sądu Najwyższego była, no mówiąc delikatnie, niepewna, tak, zdecydowały się na pozwy zbiorowe i tkwią w nich latami? Tak, to jest tutaj dla tych kredytobiorców mamy korzystniejsze informacje, ponieważ linia orzecznicza zmieniała się na przestrzeni tych lat, bo to jak pan sam wspomniał, są pozwy zbiorowe, które toczą się od niemalże 10 lat w sądach i nadal nie widać końca tych spraw. I ci kredytobiorcy aktualnie mają szansę występować z pozwami indywidualnymi. Kiedyś to było niemożliwe, ale z uwagi na zmianę linii orzeczniczej mogą występować do sądów z pozwami indywidualnymi o, tak jak zwykły kredytobiorca. Mamy takie przypadki naszych klientów, którzy zdecydowali się tak na pozew indywidualny, pomimo że byli w pozwie zbiorowym i już w ciągu kilku tygodni uzyskali wstrzymanie płatności rat i teraz cieszą się tym, że nie spłacają tych rat kredytu i dalej walczą w sądzie o to, aby sąd anulował im tą kwotę, która pozostała im do spłaty. Mhm. Czyli będzie szybciej, a czy będzie oczywiście lepiej? Czy można uzyskać więcej? Tak, zdecydowanie więcej, bo roszczenia formułowane lat temu 10 czy 15 były w inny sposób formułowane, bo była inna linia orzecznicza. I teraz te korzyści są znacząco większe, jeśli chodzi o pozwy indywidualne na obecnym orzecznictwie. Tak, to się zdecydowanie opłaca. Mówiąc o kredytach walutowych, mamy jeszcze jeden ciekawy przykład. Mam na myśli kredyty zaciągane w Deutsche Banku po 2010 roku, tak, które były udzielane w euro, indeksowane według notowań rynku Forex. Tak. Przez lata takie kredyty były uznawane za nie do ruszenia. Co się zmieniło w tej sytuacji? Tak, tak jak pan powiedział, niestety to byli kredytobiorcy, którzy mieli dość duży tak kłopot, tak, ponieważ przez lata ich umowy były traktowane jako niemożliwe do podważenia. Na szczęście w zeszłym roku zapadł wyrok sądu apelacyjnego, który uznał te klauzule za zapisy abuzywne. Zostało one wpisane na listę jakby już tak prawomocnie i dzięki temu jest możliwość aktualnie podważania tych umów w sądach. Prowadzimy takie sprawy i faktycznie widzimy, no pierwsze korzystne rozstrzygnięcia już zapadają w tych sprawach. Mhm. Czy to dotyczy tylko tych kredytów forexowych, które były udzielane przez Deutsche Bank do 2016 czy 2017 roku, czy to dotyczy w ogóle umów kredytowych udzielanych w obcych walucie, ale z wpisanym konkretnym modelem indeksowania? To dotyczy głównie tych umów Deutsche Banku, natomiast każdą umowę należy indywidualnie przeanalizować, tak? Jeżeli zapisy będą tożsame do tych klauzul, które zostały uznane za abuzywne, to także istnieje szansa podważenia ich w drodze indywidualnej tak kontroli tego wzorca umownego. No i można założyć, że skoro wobec Deutsche Banku zapadły już pierwsze decyzje, to tak, wobec innych podobnych kredytów też tak, będą zapadać. Dokładnie tak. Na to liczymy.
Karolina Marosińska-Bilbin, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A Państwu dziękuję za uwagę i przypominam, jesteśmy na YouTubie, na TikToku oraz oczywiście na wprost.pl. Do zobaczenia.